Pierwsze co, to trzeba zrobić podstawowe szczeliny. Jak wejść do podstawowych szczelin? Już tłumaczę. Wkładamy tutaj klucz. Teraz jest za każdym razem głowa i musimy mieć właśnie, jak wcześniej powiedziałem, klucz teraz. Każdy musi mieć swój. I tak głowa zmienia kolor. Mamy tutaj żółty, to zmienia na żółty. I to jest podstawa, żeby dostać się do tych szczelin. Po zrobieniu podstawowej szczeliny od strażnika dostajemy klucz na poziom pierwszy. Ja akurat tutaj mam na poziom 13. I teraz pokażę, jak to wszystko wygląda tam w tych warstwowych szczelinach. Tak samo podchodzimy tutaj do obeliska. Wkładamy klucz i jest kolejna zmiana. Ta głowa świeci się nam na kolor fioletowy. Gotowe. Jesteś gotów? I teraz tak, mamy czas, mamy 15 minut na skończenie całej tej szczeliny. I zobaczcie teraz, jeżeli nie wyrabiam się w czasie, tutaj mam całkiem inny kolor paska. A żebyśmy ukończyli, to musi być pasek fioletowy. Tutaj ta czaszka na górze, ta głowa, to po prostu jest ile skończyliśmy już tej szczeliny. Aktualnie wam zaprezentuję na poziom 13 z tego względu, że akurat posiadam taki klucz. I aby szybko zrobić. I zobaczcie, jak już wyprzedzam czas. I tutaj z elit wypadają czaszki. Za chwileczkę wam pokażę. I te czaszki tak samo przyspieszają na ukończenie szczeliny. Zobaczcie sobie, takie fioletowe czaszki. A jeżeli ukończymy taką szczelinę, to pojawia nam się strażnik. Po zabiciu strażnika wypadają nam przedmioty legendarne, wypada nam drop oraz klejnoty. Te klejnoty to jest nowość tutaj w tym patchu 2.1. Klejnoty możemy sobie wsadzić do amuletu oraz do pierścienia. Ja akurat mam włożone tutaj dwa takie klejnoty. Możecie sobie zobaczyć, jak one działają. Mam włożony klejnot do wyładowań. Jak widzicie z góry takie błyski, to właśnie to jest dzięki tym klejnotom. I błyskawice, i te błyski. Ja się śmieję, że to jest ten pylon wyładowań. Przychodzę z pylonem wyładowań cały czas. Więc sami sobie teraz zobaczcie. Jestem do przodu z czasem. Tu mamy wszystko pokazane. Aktualnie mamy skończone 32%. I czasu zostało nam jeszcze ponad 11 minut. Im szybciej skończymy, tym dostaniemy klucz do wyższego poziomu tej warstwowej szczeliny. Na samym początku, jak wprowadzili ten patch tutaj na serwery testowe, nazwa szczelin to były głębokie szczeliny. Teraz w aktualizacji zmienili tę nazwę na warstwową. Jest więcej tych klejnotów. Ja akurat noszę te dwa klejnoty. I każdy wynik z tych warstwowych szczelin jest zapisywany na tablicy. Tablica jest dostępna, jak zalogujemy się do gry. Ja wam pokażę za chwileczkę tę tablicę. Tylko skończę tutaj tego rifta.
wszystkich poziomów tutaj w warstwowych szczelinach jest 100. Na początku, jak ogólnie wszedł patch, to ludzie robili, ale robili je na bugu. W taki sposób było robione, że jedna osoba zakładała na pierwszy poziomie postać, a ja sobie na przykład mogłem wejść swoim barbarzyńcą czy szamanem i akurat i praktycznie wszystko było na hita. Ale na drugi dzień oni naprawili ten błąd i bardzo dobrze. To była taka sytuacja, jak była akcja z krwawymi odłamkami. Na tej samej zasadzie to działało. Że zakładało się postać na pierwszym poziomie, wchodziło się swoją postacią i po prostu biegali ludzie i krwawe odłamki zbierali. Jeszcze pasuje, żeby się krowi poziom wylosował. Miałem krowi poziom, tylko że na zwykłym serwerze, ale od razu można go poznać, dlatego że tam jest całkiem inna muzyka. Potrzeba więcej czasu. Jak dojdziemy do strażnika, to na przykład mi już te klejnoty nie wylecą, z tego względu, że już mam wszystkie. Już mam wszystkie, które można było zdobyć w grze. A tak to lecą po dwa klejnoty, po jednym klejnocie. Ja czekam na kolejną aktualizację tutaj patcha na tym serwerze testowym, może dodadzą ladery. Bardzo chciałbym ladery przetestować. O, tutaj za chwileczkę będzie strażnik, bo już widzę, o jest, nawet nie zdążyłem skończyć zdania. Otrzymaliśmy klucz do poziomu 16. Jeszcze wam powiem jedną rzecz, żebyście nie mówili, że tutaj wam mówię o tym kluczu ze szczelin, że za każdym razem go otrzymujemy, jeżeli robimy podstawowe szczeliny. Właśnie tak nie jest, że na przykład za każdym razem otrzymamy ten klucz. Możemy, dajmy na to, zrobić 5 szczelin i strażnik w ogóle nam nie wyrzuci klucza. A możemy na przykład zrobić za pierwszym razem i za pierwszym razem otrzymujemy z tych podstawowych szczelin klucz, żeby dostać się tutaj na te warstwowe szczeliny na czas. Zobaczcie. Tutaj dostałem tak samo informację, pojawia się informacja, że zostało mi jeszcze 5 minut i 17 sekund do zakończenia szczeliny. To o to chodzi, że jeżeli bym ukończył w tym czasie, to jedynie co mi zostanie, to tak, zabić strażnika, pojawi mi się nowy rzemieślnik i tyle. I u niego będę mógł sobie te klejnoty ulepszyć. Teraz wam pokażę tą tabelkę, gdzie są zapisywane te wszystkie wyniki, jeżeli nie ukończymy tej warstwowej szczeliny. Tutaj mamy tą tabelkę wyników. Tutaj mamy tak, z poziomu normalnego i z hardkoru. Tak, tutaj mamy jakimi klasami postaciami. No, tu akurat jest ustawione na moich znajomych. Tutaj jest, w ile osób graliśmy, na przykład dam w 2 osoby i mi wyświetla w ten, ile osób to ma jakie miejsce.
Dajmy na to sobie w 4 osoby. I tak samo macie. Dajmy na to, dam na testowy serwer. I jest cała tabelka osób, które ukończyły jaki poziom właśnie tego rifta. Dajmy na to sobie na barbarzyńce. I tak samo mam pokazane. I tutaj mamy czas, a tutaj poziom, kto doszedł najdalej. Jeżeli film Wam się podobał, zapraszam na stream. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do lajkowania fanpage'a. I oglądajcie inne moje filmy.